Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, po krótkiej przerwie, co prawda, może nie takiej krótkiej, ale mimo wszystko po jakiejś przerwie postaram się wrócić do nagrywania i dzisiaj sobie weźmiemy na tapetę tak naprawdę męża Mahoniowego. Na zasadzie takiej, wiecie co, czy warto zakupić sobie takiego węża. Jak on ma się na przykład w porównaniu do zbożówki, czyli jeśli chodzi o takie węże stricte, uznawane dla początkujących. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Także króciutkie intro i lecimy. Dobrze, moi drodzy, tak jak mówiłem we wstępie, bierzemy dzisiaj na tapetę węża mahoniowego. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc jest to Afryka, także wąż z Afryki, głównie zamieszkujący tereny przy domach. I ogólnie średniej wielkości wężyk, samice bodajże tam nie przekraczają 150 czy 130 cm, jak dobrze pamiętam, samce są dużo mniejsze. Jeżeli dobrze pamiętam, to dojrzałość płciową te węże mają już w okolicy 10-12 miesięcy. I jeśli chodzi, słuchajcie, o porównanie ze zbożówką, jak dla mnie, to wygląda to tak, że zbożówki są bardziej poparzone. Zbożówki są, słuchajcie, bardziej poparzone. Gdzieś nam tu gadatek ucieka. Zbożówki są, słuchajcie, bardziej poparzone, szybsze przede wszystkim. Tutaj mamy przykład węża, który jest no bardziej spokojny, jest wolniejszy. Myślę, że jeśli chodzi o takiego stricte pierwszego węża, jeżeli ktoś się ich boi, to mahoniówka byłaby idealna. Oczywiście wiadomo, tak naprawdę pierwszym wężem może być każdy, tak? Czy Python Regius, czy mahoniówka, czy heterodon, czy boa. Wszystko zależy od predyspozycji ewentualnego wczytania się w informacje, których też, no mówmy się, że nie brakuje. Ale mahoniweczka to jest taki wężyk, słuchajcie, bardzo podstawowy, no ciężko jest coś tutaj u niej zepsuć. Słuchajcie, nie grzebię rękami w pojemniku, bo nie mam przy sobie nic do odkażenia w tej chwili. Dlatego też operuję hakiem. No, chciałbym, żeby była ładnie widoczna. No tu mam akurat, słuchajcie, mahoniweczkę odmiany Classic. Bardzo przyjemny gad. Na tą chwilę no jest to maluszek, więc noworodki mysie, jeśli chodzi o jedzenie. Cóż można tutaj więcej powiedzieć? Tak naprawdę, szczerze mówiąc, to nie wiem. Zwłaszcza, że tak jak mówię, no wszystko zależy, co się komu podoba. No to jakieś odmiany barwne są. Ja teraz osobiście poluję na samiczkę, jeszcze młodą. Gdzieś tutaj mam samca. No i będę próbował jakiegoś rozmnażania tych węży, ponieważ jest to podobno bardzo proste, więc sam się przekonam na własnej skórze. Z braniem na ręce, słuchajcie, też ogólnie nie ma problemu, jeśli chodzi o węża mahoniowego. O, i się chowa, patrzcie jak tutaj. No i się nam schował. No i tak to, moi drodzy, wygląda z tym wężem. Jest ogólnie tak, że bardzo często właśnie siedzi tutaj pod tym kawałkiem tego czegoś. Nawet nie wiem, co to jest. Albo bardzo często siedzi w podłożu. Ale też jest tak, że lubi sobie pokrążyć po pojemniku, więc na pewno nie jest to wąż typu boa piaskowy, który siedzi całe życie pod podłożem, choć nie powiem, bo mój boa piaskowy, gdzieś go tam w nocy czasami widzę i węża nie widać, także niby hodujemy węża, a tak naprawdę go nie ma, więc w tym wypadku tutaj tak nie jest. No i tak jak mówię, w porównaniu do chociażby właśnie zbożówek, no to jest kwestia tego typu, że jednak zbożówki są bardzo szybkie, aczkolwiek też odmian barwnych zbożówek jest całe mnóstwo, także do wyboru, do koloru każdy bierze to, co mu się podoba.
No akurat tutaj mam w tym przypadku mahoniówkę. Będę nagrywał aktualizację podczas jej wzrostu przy jakimś karmieniu. Już jedną mahoniówkę miałem, jak gdzieś tam na poprzednich filmach widać. Ale no... taka wyszła sytuacja, że hodowla mi znikła. W tym momencie pomalutku wracam z hodowlą z powrotem, więc mam nadzieję, że uda się to jakoś fajnie wszystko zgrać. Dobrze, moi drodzy. To by było na tyle póki co dzisiaj. Taki króciutki film, szczerze mówiąc, na przełamanie się z powrotem z YouTube'em. Więc jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym filmie. Także trzymajcie się i cześć.